Cześć! Cześć, dzień dobry i witam Was w nowym vlogu. Wiem, że już naprawdę dawno, dawno nie było żadnego vloga. Z różnych powodów dużo się działo, ale takie rzeczy się działy, że po prostu nie było... Nie chciałam nagrywać. Nie chciałam nagrywać, ale można tak powiedzieć. Także dzisiaj w sumie troszeczkę się zmuszam, bo już zaczęłam i miałam szybciutko wszystko zrobić, ale pomyślałam sobie, dobra, nagramy coś, zobaczymy co z tego będzie i wtedy się zastanowimy, czy wrzucimy tego vloga, czy nie. Także trzymamy kciuki, że wyjdzie dobrze i wrzucimy. Dzisiaj jest środa. Jutro jest czwartek, będzie Thanksgiving, także ja akurat zabieram się za indyka, to znaczy zrobisz farsz do indyka i ten farsz jest, mam przepis od mojej teściowej, jest hitem, ktokolwiek jadł u nas indyka, powiem Wam, że jest super dobry. Także dzisiaj nawet koleżanka mi tekstowała, czy mogłabym dać jej przepis, bo jedli indyka w tamtym roku u nas. Także dam Wam przepis. Nie jest taki przepis, gdzie podam Wam dokładnie wagę, chociaż Wam już mogę powiedzieć, że mam tutaj cielęcinę z... Pork loin, pork tenderloin, czyli schab. Nie schab, tylko wieprzowina, bo schab inaczej troszeczkę wygląda. Dobra, ale możecie użyć cokolwiek, jeżeli to jest wieprzowina, jakie mięso. Ja kupiłam to, ponieważ jest super dobre. Także tutaj mam 2,5 funta. Trochę to zajęło, żeby... wymyślić. Mam pietruszkę, którą większość z niej użyję, także cały pęczek pietruszki. Mam cebulę, właśnie tam gotuje mi się wątróbka. Mam takie 3 spore kawałki wątróbki. Jeszcze wyciągnę amerykański boczek i czosnek. 5 ząbków czosnku. 3 jajka, pieprz, sól i jeżeli chcecie jeszcze jakieś inne przyprawy do smaku, super również, ale to mniej więcej jest, co dodaję do turkey stuffing, czyli do nadzienia do indyka. Zabieram się do roboty, zrobimy to szybciutko i co jeszcze? Hania nam całą noc wymiotowała. Także nie wiem dokładnie co to jest, nie ma gorączki i prawdopodobnie tutaj zawiniły lody, bo pojechałyśmy wczoraj na lody z koleżanką, z Hani koleżanką i koleżanka jest ok, jadła później u nas obiad, a Hania akurat jadła inne lody, innego smaku i nie czuje się najlepiej, także teraz na górze przysypia sobie troszeczkę po całej nocy. I zobaczymy, jak się będzie czuła za chwilę. Dobra, robimy. Także biorę moją wieprzowinę tutaj, tenderloins, i przepłuczę to i wyciągnę, co jeszcze potrzebujemy do tego. Wszystko będzie zmielone przez mój KitchenAid mixer, bo mam ten taki attachment, który po prostu jest super. Do wszystkiego, co potrzebuję zmielić, używam tego i jest niezawodny. Także jeżeli macie KitchenAid i chcecie mielić sobie mięso albo inne rzeczy, to jest jeden z najlepszych właśnie tych attachments, które przychodzą z KitchenAid. Także taka polecajka. Baby!
wygląda trochę krzywo. Ok. Teraz jeszcze taki mały trik, bo często jak mielę mięso i tam cebulę i takie różne rzeczy, to właśnie mięso ma tendencję do pryskania. Sobie takie coś zaczepiam, żeby mi po prostu nie pryskało na całą kuchnię. Dobra, możemy zacząć mielić wszystko. Krótka przerwa, bo musiałam iść do Hani, także zasnęła znowu. Mam tutaj zmielone mięsko z tym wszystkim, co widzieliście. Teraz je przyprawię. Jedynie, co nie będę dodawała, to jest jajko i bułka tarta. Dopiero to dodam jutro, jak będę nadziewała tego indyka. Także sól, pieprz i inne przyprawy. Troszeczkę musztardy i troszeczkę keczupu również dodam. Także zabieramy się. O, ciekawy fakt. Patrzcie na ten papier, co miałam przy mikserze. Właśnie tak wygląda. Także idzie teraz do kosza i przynajmniej nie mam opryskanej całej kuchni w mięsie i cebuli. Mam zioła prowansalskie, też dodam troszeczkę. Troszkę papryki słodkiej. I troszkę musztardy, wszystko jedno jaka, to jest akurat serbska. Wymieszamy wszystko i pójdzie to do lodówki. Już jesteśmy w Target, to musieliśmy zajrzeć. Zaczekaj! Musieliśmy zajrzeć tutaj na dekoracje na święta, bo już wszystko jest na miejscu. Także szybciutko przejdziemy i oglądniemy. Ja właśnie złapałam tabletki jeszcze dla Hani. I no, zobaczymy, co mają. Thursday, kochanie. Znaczy, już wszystko mają na święta. I nawet dekoracje zakładają na święta. Zobaczymy, co tutaj mają. Ale takie słodkie kubeczki. Choineczki fajne. No, mamy w domu. Patrz, jaki ten jest fajny. Is this expensive? No, nie opłaca się, kochanie.
Luxury Golden Tea Light Up House. Mi się zaświeca. Daj. Nie. Ukradła medal Kacperka, nie? Nie, ciężki chyba, co? Gingerbread cookies. Kinetic fidget rings. Interesting, nie? Is it expensive? $3, kochanie. Is that not expensive? No, that's expensive. Okay, chodź, weźmiemy ten Kacperka. Futbol oczywiście musi być. Samochodzik fajny. Co, kochanie? Jakie fajniutkie. Następne taco. Frytki. Co? Okej, i tak, mamy czwartek. Wczoraj jeszcze byliśmy na szybkich zakupach. Cebulka, czosnek, takie rzeczy, co nam zabrakły. W tej chwili w piekarniku jest pie czekoladowy. Także zobaczymy, jak wyjdzie. Pierwszy raz w tym roku robię takiego. I zaraz po nim będzie wędrował tam nasz indyk. Tylko tak jak Wam mówiłam, muszę dodać jajko i bułkę tartą do naszego mięsa i wszystko włożyć do indyka. Wczoraj wieczorem już sobie indyka przyprawiłam. Masełko oczywiście musi iść pod skórkę z ziołami i z przyprawami i również dałam przyprawy na indyka. A jakie chcecie przyprawy, to już od Was zależy. Wy robicie tak, jak chcecie. No i ten indyk będzie musiał być w piekarniku około 4 godzin, bo będę miała mięso w środku w indyku, także to wszystko się musi dobrze upiec. Także zabieramy się do roboty, a później będziemy wcinać pysznego indyka. Jeszcze Wam szybciutko pokażę, nie najlepiej tutaj widać, ale właśnie to jest nasz chocolate pie. Także zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No i szybciutko przechodzimy, nie patrzcie, na bałagan. A tutaj jest nasz indyk. I obok mam mięso, żeby go nadziać. Także już wyciągnęłam, żeby dochodził powoli do temperatury pokojowej. Także będzie wszystko gotowe
żeby pójść do piekarnika i nie będzie takie zimne. What do you mean, how? I'm supposed to clean the floor. Take a piece of paper and wipe it from all the gunk that's under, then wet it and wipe it again. Can we just use the mop for that? No, and the baseboards. Mm-hmm. I should actually have you guys go around and clean all the baseboards. Super. Okej, okay, czyli tak nam wygląda teraz ten indyk. Tutaj, już Wam pokazuję, muszę Was przekręcić na drugą stronę. Tutaj mam masełko z ziołami i z czosnkiem. Delikatnie polejemy i w czasie pieczenia również polejemy tym masełkiem. Także, żeby się fajnie rumienił indyk i, no i po prostu, żeby było fajne masełko na indyku. Powoli się szykujemy, żeby zajadać naszego pysznego indyka. Dzieci na górze szaleją, jeżeli słyszycie. Ziemniaczki się gotują, fasolka, groszek, kukurydza, sos do indyka również jest. Wcześniej wyciągnąłam indyka, odlałam trochę to, co było na spodzie w indyku i zrobiłam na tym również sos. Także jeszcze końcowo muszę Wam pokazać, jak ten indyk u nas wygląda. Także otwieramy piekarnik i szybciutko patrzymy. A troszeczkę nas zaparowało, ale teraz już go odkryłam na ostatnie 40 minut, żeby się fajnie zrobił chrupiący z wierzchu i wszystko super. Super i smacznie wygląda tutaj. Jeszcze tutaj troszeczkę w innym otoczeniu chciałam Wam powiedzieć, że Święto Dziękczynienia może nie jest naszym świętem, ale że mieszkamy tutaj w Ameryce, obchodzimy je i odkąd pamiętam, zawsze obchodziliśmy. Także na początku myślałam, że to troszeczkę takie dziwne, jesteśmy Polakami, obchodzimy amerykańskie święto. Później jak już tak troszeczkę się, sorry za te krzyki, muszą gdzieś tą energię swoją odepchać. Także wracając do tego, że później no, jak się już uczysz o historii Ameryki, wiesz, że to święto jest troszeczkę takie, troszeczkę nawet nie. Kontrowersyjne. Także wiesz o tym, że to święto jest kontrowersyjne i ale co mnie jak, dzięki Hania, to jest święto, które spędzamy z naszą rodziną i możemy usiąść do stołu jeszcze raz razem i podziękować za wszystko, co mamy. Życzę Wam miłego weekendu, dużych zakupów na Black Friday, jeżeli planujecie zakupy, no i jeżeli nie jedzie indyka, to smacznego obiadu, a jeżeli jedzie, to smacznego indyka. Na razie, do zobaczenia. Pa, pa!